Witam was, kochani, gorąco w drugim odcinku z serii Zagrajmy Wiedźmin 1. Słuchajcie, myślę, że nie przedłużajmy, tylko po prostu bierzmy się do roboty, bo mamy jej naprawdę sporo. Jaskółeczka. Mamy wysyp. Zajrzymy sobie do zadań ponownie. Aha, czyli musimy rozejrzeć się po zamku, sprawdzić, czy wszyscy pozostali mają się dobrze. Na początku taka podpowiedź. Proponuję wciskać Alt na klawiaturze, ponieważ on wtedy będzie nam podświetlał wszystkie rzeczy, takie jak szafy, skrytki, skrzynie i różne rzeczy, które są, które możemy zbierać po prostu. A na początku naprawdę... O, rozmowa jeszcze Wesemir. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy, to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. A więc do roboty. A, tak jak zacząłem, proponuję na początku naprawdę wszystko, kompletnie wszystko zbierać, bo możemy to wszystko później sprzedawać. O, taka tutaj skrzynia. Krzesiwo. Krzesiwo jest niezbędne do rozpalania ogniska, ponieważ w pierwszej części Wiedźmina medytować możemy tylko i wyłącznie przy rozpalonym ognisku, więc potrzebujemy krzesiwo. Wszystko na początku naprawdę zbierajcie, wszystko można sprzedać, jest strasznie, znaczy może nie aż tak, ale naprawdę jest dosyć spory problem z pieniędzmi na początku w grze. I proponuję wszystko zbierać i po prostu wszystko sprzedawać, co tylko Geralt, można. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. Bywaj. No i teraz już mamy odblokowane możliwość robienia eliksirów, jeśli mamy składniki i receptury. Więc bierzmy się do dzieła, ruszamy na górę. A, tutaj jest Triss. Aha, czyli musimy iść tędy. I teraz w momencie, widzicie, kiedy wciskam Alt, podświetlają nam się wszystkie elementy, w których możemy... Prawda, tak jak szafa, w których na pewno był jakiś kurczak. Gdzie ten kurczak? Kurczak. Bierzemy kurczaka. Dobry kurczak. Dwa kurczaki. Jakiś browarek. Ryba. Wszystko zabieramy. O, mamy tutaj pierwszego bandziora. Pozamiatamy z nim. Bandzi i drugi. Ten już jest na styl silny. No i dobra.
Aha. No i pięknie. Jeszcze ktoś coś? A to mam kolejnych, ale najpierw sprawdźmy może ten pokój. Skrzynia. Nieznany eliksir. Dlatego jest nieznany, ponieważ nie mamy jeszcze, nie nauczyliśmy się, nie mamy wiedzy o nim, a nie mamy żadnego receptury na stworzenie tego eliksiru. Później, jeśli zdobędziemy różne przepisy i w jednym z tych przepisów będzie informacja na temat tego eliksiru, który właśnie znaleźliśmy, on dostanie swój właściwy podpis, tak? Pożałujesz, że cię matka zrodziła. Leż się. Dwa oreniki zabieramy. Kamień szlifierski. Tych kamieni sporo znajdziemy i one są naprawdę, naprawdę spoko, bo ponieważ zwiększają o 20% zadawane obrażenia, to jest bardzo przydatne, ponieważ na początku te miecze, miecz, który mamy teraz i który będziemy mieli też no później, one naprawdę nie są jakieś świetne i warto je używać. Tych kamieni szlifierskich. Najwięcej znajdziemy niestety, znaczy niestety, stety, nie wiem, kamieni szlifierskich, które dają nam tylko 10%, ale lepsze to niż nic, tak? Zadarłeś ze mną, więc gij! Pozbądźmy się tych bandytów. Aha, no i wyskoczyła informacja, że pozbyliśmy się już wszystkich niedobitków. Pokój wieczorny. Tu jest ta skrzynia. Kolejna jaskółka, świetnie. To jest, to są książki, z których będziemy pozyskiwać wiedzę na temat potworów. Świetna rzecz. Po prostu klikamy prawym na nią. I automatycznie wyskakuje nam w bestiariuszu wiedza na temat przerazy i na temat tego, co możemy z niej pozyskać. Ja już wam to pokażę. Wchodzimy do bestiariusza. Tu jest przeraza. I fajny jest opis. Mi się podoba to strasznie w pierwszej części gry, dlatego jest to tak zrobione, że konkretnie informacje bierzemy z ksiąg, z różnych przekazów. Później sami będziecie mogli zobaczyć podczas rozmowy ze zwykłymi NPC gdzieś na mapie, z jakąś staruszką, która na przykład będzie chciała dostać od nas coś do jedzenia bądź picia i w zamian za to będziemy mieli opcję do wyboru, żeby opowiedzieć nam jakąś historię ciekawą, bądź opowiedzieć nam o jakimś potworze. I to jest naprawdę, uwierzcie mi, świetna opcja do zdobywania wiedzy na temat potworów, ponieważ musimy mieć wpis w bestiariuszu na temat konkretnego stworzenia, żeby pozyskiwać z niej jak najwięcej składników alchemicznych, tak? Tak jak tutaj jest napisane alchemia i co pozyskamy z, na przykład z przerazy? Pazur i oko przerazy, taktyka, jak z nią walczyć, na co jest odporna, na co jest w ogóle niewrażliwa. Bardzo przydatne i naprawdę świetna sprawa. Mało tego, te książki, możemy też kupować u antykwariuszy, ale one są naprawdę bardzo drogie. Więc proponuję naprawdę wiele razy podchodzić nawet do tych samych NPC i starać się wchodzić z nimi w jakąś rozmowę, zaproponować im coś, dać im jakiś prezent w stylu coś do jedzenia, picia, no naprawdę masa rzeczy. Oni też będą chcieli, wymagali od nas różnych rzeczy, na przykład, nie wiem, będzie można dać im kwiaty jakiejś kobiecie i tak dalej, ponieważ wtedy ta wiedza jest wręcz darmowa, a tak jak powiedziałem, kupując księgi, kosztuje to bardzo dużo pieniędzy, nie? Biała mewa. Czyli mamy już wszystko. To jest
To są księgi na temat potworów, a to są po prostu księgi z różnymi innymi informacjami. Tutaj na przykład mamy Wiedźmin Monstrum, czyli albo Wiedźmina Opisanie. I sobie możemy poczytać na ten temat. Już powstał nam nowy wpis w glosariuszu. Już wchodzę, tutaj mamy po prostu bestiariusz, jest o potworach, a tutaj mamy coś jak glosariusz. Tutaj mamy już informacje na temat czarodziejów, medycyna. I teraz mamy Wiedźmini. Możemy sobie to wszystko poczytać, jest to też bardzo ciekawe. W skrzynie kolejna rzecz. Możemy zabrać ze sobą tylko tyle rzeczy, które realnie jesteśmy w stanie w prawdziwym życiu również ze sobą zabrać. Tak jest zrobiona pierwsza część Wiedźmina, mianowicie będziemy mieli dwa miecze. Chwilowo mamy jeden. To jest miejsce na jakiś sztylet, tutaj na jakiś pierścień na rękę. Tutaj będziemy mogli sobie dać broń dodatkową, czyli na przykład jakiś miecz niewiedźmiński, bądź jakąś siekierę, coś w tym stylu. Proponuję naprawdę to wszystko zbierać i chodzić i to sprzedawać, bo zawsze jest to parę orenu więcej. Ta gra po prostu nie działa na zasadzie takiej jak, dajmy na to, o, właśnie, tak jak dopiero powiedziałem, siekiera. I ona wskakuje nam od razu na to miejsce. Wygląda to trochę śmiesznie, no ale jest. Ta gra nie działa tak jak na przykład, dajmy na to, legendarny Gothic, bądź nawet Wiedźmin 3. W której możemy mieć w ekwipunku 150 tysięcy mieczy, tylko po prostu oni, widzę, że stawiali na no, na taki realny jakby wizerunek. Zabieramy tyle, ile możemy, tyle, ile mamy miejsca, tyle, ile możemy, nie wiem, przytroczyć do paska swojej zbroi i takie tam, a nie po prostu 4 tony żelastwa, tak? Jest to, ja rozumiem, że jest to trochę uporczywe takie bieganie od handlarza do handlarza, sprzedawanie tego wszystkiego, ale myślę, że właśnie tak tak wyglądają właśnie wszystkie nasze, wszystkie RPGi z dawnych czasów też, które tak naprawdę wszyscy bardzo lubimy. Trzeba się po prostu naganiać, nazbierać i nasprzedawać i ma to swój na pewno jakiś urok. Wracamy do Lamberta. Witaj ponownie. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie. I mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Staliśmy nowe wpisy w dzienniku. Musimy porozmawiać z Wesemirem. O, ciężko było. Na górze zastałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta. Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu. Ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem. Nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź tę zbroję i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. No, i tutaj dostaliśmy pierwszą zbroję. Jest to po prostu ciekowana kurtka skórzana. Dostaliśmy wiedźmiński miecz, jest napisane obrażenia oparte na wybranym stylu. Czyli ten miecz jest po prostu zwyczajny, bez jakichś dodatkowych bonusów. I... Co znaczy oparte na wybranym stylu? On będzie zadawał teraz dokładnie tyle obrażeń, ile w jakim stopniu rozwinęliśmy miecz stalowy w swoim drzewku umiejętności, tak? Czyli wszystkie procenty, zadawane obrażenia i tak dalej z drzewka umiejętności przenoszą się automatycznie na nasz miecz. Tak to wygląda. Tutaj dostaliśmy
Eliksir z oka przerazy. Przeczytaliśmy go oczywiście i już będziemy mogli, myślę, będziemy mieli odpowiednie składniki stworzyć jakiś wyjątkowy eliksir. Tutaj mamy miejsce w zbroi na przykład na jaskółkę. Możemy sobie tutaj wrzucić. To jest bardzo fajne. Naciskając Shift odblokowujemy sobie ten kursor. Możemy najechać na jaskółkę, która teraz wyświetla nam się tutaj i jednym kliknięciem po prostu ją wypić. Jest to takie taki szybki wybór po prostu eliksirów. Nie musimy za każdym razem podczas walki na przykład, dajmy na to, wchodzić w ekwipunek, szukać po prostu, gdzie jest jaki eliksir, tylko po prostu mamy go tutaj. Później przy kolejnej lepszej zbroi będziemy mieli miejsce na 2 bądź na 3 eliksiry. Więc jest to na pewno duże uproszczenie. Idziemy więc teraz na główny dziedziniec. Tam, gdzie niby leży truchło przerazy, które... Ojej, nie w to same. Którą wcześniej ubili. Musimy pozyskać z niej składniki. Dziedziniec. Na początku jest to takie, ja rozumiem, ten prolog jest taki, dużo biegania, dużo pytania się o wszystko. O, mamy tutaj pazur przerazy i oko przerazy. Zabieramy to wszystko, wracamy z powrotem do chłopaków. Ale jest to takie swoiste wprowadzenie w ogóle do świata, jak i wymyślili Redzi. Także warto jest naprawdę posłuchać tych wszystkich dialogów. Nieraz dla niektórych one mogą być nużące, ale... naprawdę warto. Zdaje się, że Wiedźmini zawsze lepiej machali mieczem niż pędzlem. No, też mi się tak wydaje. Aj, biegłem to. Tutaj. Gdzie są wszyscy? Właśnie. Ten mir. Widz też już nie ma. Tak? Co się stanie, jeśli pomylę składniki? Będziesz musiał znaleźć nowe. No, świetnie. Skąd je wezmę? Po pazur i jaskółcze ziele zgłoś się do mnie. Eskel na pewno ma jakiś alkohol, a minerał widziałem na piętrze. Ale postaraj się tego nie schrzanić, to nie jest trudne. Gdzie się podzieli Lambert i Eskel? Lambert poszedł do biblioteki, a Eskel zaniósł Triss do pokoju. Obaj są teraz na górze. Mam już wszystkie składniki do przyrządzenia eliksiru. To wspaniale. Teraz odpocznij i przyrządź eliksir według receptury. Czy oprócz nas są jeszcze inni Wiedźmini? Kiedyś były jeszcze dwie wiedźmińskie szkoły, ale już dawno o nich nie słyszałem. Wszystkich, o których mi wiadomo, już poznałeś, z wyjątkiem Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę nikt z nas nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kermorem. Ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie i zabrał się za ćwiczenia. Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Kim był Leo? Sierotą, jakich setki można było znaleźć w rynsztokach po wojnie z Nilfgaardem. 6 lat temu przyjąłem go do terminu. Przykro mi. Odzyskamy nasze tajemnice. I znajdziemy morderców Leo, choćby uciekli na koniec świata. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Te opcje dialogowe. Masz jakieś podejrzenia, kim byli napastnicy? Nie. Choć obecność czarodziejów świadczy, że to nie byli zwykli bandyci. Przeszukaliśmy zabitych. Jedyną wskazówką są brosze w kształcie salamandry. Mieli je wszyscy. Czuję, że nadszedł pierwsza wskazówka na temat bandziorów. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Wspominałeś, że już kiedyś broniłeś Kaer Morhen. No to jest bardzo fajna historia. Tak, dawniej Kaer Morhen było pełne życia. Na stałe mieszkało tu 15 wiedźminów. Przygotowywali i trenowali chłopców mających przejść próby. Tylko oni znali tajemnicę przemian. Na zimę do warowni wracali wiedźmini ze szlaku. Ci, którzy nie znaleźli swojego miejsca wśród ludzi. Przed bitwą w Kaer Morhen przebywało 23 wiedźminów i 40 uczniów. Mało. Cholernie mało, wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło.
Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do Wiedźminów. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjodzał ich szczół tłuszcze. Rozdawano nawet ulotki, wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny, przez przypadek przeoczenie. Nie oszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Przejdź się po murach, wilku, popatrz na szkielety. Może znajdziesz ulotkę, kiedyś były ich setki. Przeczytaj ją i zapamiętaj, jako przestrogę, do czego zdolni są ludzie. Dokładnie tak. Tak, teraz przechodzimy w zakładkę Alchemia. Tutaj mamy spis eliksirów, których tak naprawdę już się nauczyliśmy. I tutaj mamy lekarstwo dla Triss. Żeby je zrobić, klikamy na nie. Jeśli mamy odpowiednie składniki w swojej sakwie i w torbie na składniki, one automatycznie trafią do tego jakby garka. Mamy tutaj kalcium ekum, jaskółcze ziele, pazur, przerazy. Tutaj my jako alkohol użyjemy białej mewy i po prostu klikamy mieszaj na tą fiolkę. Wzrósł nam czas tutaj po lewej stronie medytacji. Po każdym stworzeniu jakiegokolwiek eliksiru będziemy musieli chwilę odpocząć. Możemy sobie wybrać, żeby spać sobie, po prostu odpoczywać, medytować do południa, wieczora bądź do poranka, ale jeśli nie chcemy, to klikamy po prostu psydrę i ten minimalny czas po stworzeniu eliksiru zawsze musimy odpocząć przy ognisku. Bądź, no tak, przy ognisku. No to ognisku czy do palenisku. Jak zwał, tak, zwał. Dobra, ruszamy więc na górę do chłopaków. Tam jest Eskel, Lambert i Triss. Beczka. Jest Eskel, jest Lambert. Tak, miał być w bibliotece. Rozmawiamy sobie z nim. Witaj ponownie. Opowiedz o stylach walki. Istnieją trzy style tradycyjnej szermierki oraz... Opowie nam o wszystkich stylach walki srebrnych, walki mieczem srebrnym, mieczem stalowym, więc... Myślę, że warto jest sobie tego posłuchać. Wybierzemy sobie tradycyjną szermierkę. Kaer Morhen to szkoła wilka. Staruszek Vesemir zawsze chciał, żebyśmy zostali nie tyle magami, co przede wszystkim wojownikami. Chociaż znaków też się uczymy. No ale do rzeczy. Istnieją trzy style walki, którymi posługują się Wiedźmini. Addan Enie, czyli ognisty tancerz. Dla uproszczenia nazywamy go stylem szybkim. Wiroledański Nef de Fejne Gledyw, czyli styl grupowy. Jezu, jaka nazwa. I wreszcie temerski diabeł, uwielbiany przez landsknechtów i innych mocarzy. Czyli inaczej styl silny. O którym opowiedzieć? Jedziemy po kolei. Ognisty tancerz, brzmi ciekawie. Stworzył go legendarny elf i szermierz poeta Nissail. System kroków i cięć oparty jest na obserwacji dzikich kotów, szczególnie ocelotów używanych przez elfich władców jako ochrona pałacowa. Ten styl zakłada maksymalne wykorzystanie szybkości i zwinności kosztem siły uderzenia. Ognisty tancerz nie daje przeciwnikowi czasu na zadanie ciosu. Jak pisał Nissail, szermierz idealny jest płomieniem. Nie można zranić płomienia, a każde jego dotknięcie zadaje rany. To styl bardzo popularny wśród elfiej arystokracji. Wiroledański Nef de Fe... To już będę po prostu przyspieszał, bo on za każdym razem będzie czytał nazwy wszystkich i o którym ma opowiedzieć, tak? Powiedz o Wiroledańskim. Jego nazwa w bezpośrednim tłumaczeniu znaczy 9 słonecznych mieczy. Został opracowany przez fechmistrzów z Wiroledo i miał służyć do walki z wieloma przeciwnikami naraz. Główny nacisk kładzie na skomplikowane systemy cięć. Podobno mistrzowie tego stylu potrafią skutecznie walczyć nawet z 9 przeciwnikami.
Wiroledański Nevdefein. Temerski diabeł brzmi swojsko. Nie będę ukrywał, nie ma tu żadnej filozofii i poetyckich porównań. Po prostu napieprze całej siły. Temerscy landsknechci, a to proste chłopy. Najlepiej sprawdza się w walce z ciężkimi, opancerzonymi przeciwnikami. Wiroledański Nev... Dobra. Zmień. Jak? Co sądzisz o bandytach? To byli jacyś amatorzy. Gdyby nie wsparcie maga i przerazy, załatwilibyśmy ich z zawiązanymi oczami. Jednak mieli maga i przerazę. Zabili Leo i okradli nas. Masz rację, wilku. To poważna sprawa. Musimy ich dopaść za wszelką cenę. Leo powiedział, że prawie cię pokonał. Kiedy nadeszła ta piekielna burza, ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu. W pewnym momencie tak mi szarpnęło medalionem, że prawie spadłem. Smarkacz to wykorzystał. Miał potencjał. Potem zjawiła się Marigold, cała roztrzęsiona. Bredziła, że mamy iść śladami Gonu, że to ważne i tym podobne. Wesemir się zgodził. Zawsze miał do niej słabość. Resztę znasz. Nie lubisz Triss? Za bardzo zadziera nosa. Dobra. Idziemy porozmawiać sobie z Eskelem. Potrzebujesz czegoś, wilku? Mam kilka pytań. Słucham. Możesz powiedzieć mi coś o eliksirach? Bazą alchemiczną jest alkohol. Im lepszy, tym czystszy i bardziej wartościowy eliksir ci wyjdzie. Widzę, że dobrze się tu czujesz. Zawsze wolałem zbrojownię od laboratoriów alchemicznych. Wesemir, mimo iż zawsze powtarzał, jak ważne są eliksiry, nie zna się na tym najlepiej. W końcu jest instruktorem szermierki. Stara się nam przekazać wszystko, czego go nauczono. A to było parę ładnych lat temu. Ja nie lubię się paprać w tych wszystkich proszkach, grzybkach i innych świństwach. Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Triss? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazaliśmy Triss laboratorium. A ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu. Myślisz, że Triss nie wykorzystała swojej magii, żeby dostać się do laboratorium? Szanuję nasze sekrety. Poza tym wiele dla nas zrobiła. Dla ciebie. Mówiąc krótko, ufam jej. W takim razie nie rozumiem, czemu nie pokazaliście jej laboratorium. Triss chciałaby wykorzystać nasze sekrety, żeby czynić dobro, leczyć ludzi i tym podobne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jednak to nie takie proste. Znasz historię o gnomie Alfredzie Nablu? Eskel stracił... Jak wszyscy z jego rasy, był niezrównanym wynalazcą. Po wielu latach pracy odkrył materiał o niesamowitych właściwościach. Miał on służyć głównie do prac w kopalniach i kamieniołomach. Alfred, mimo że niewątpliwie był geniuszem, nie przewidział, do czego jeszcze może posłużyć jego wynalazek. Inni szybko skojarzyli, że substancja wyrywająca z ziemi najtwardsze kawały granitu może też burzyć mury zamków. Byli też tacy, którzy zastanawiali się nad wykorzystaniem jej w walnej bitwie. Rozumiem, do czego zmierzasz. Co się stało z Alfredem i jego wynalazkiem? Czarodzieje nie dopuścili do rozpowszechnienia tego cudu. Alfred popełnił samobójstwo, a jego pracownia spłonęła. Powiedz mi o próbie. Cały proces składa się z trzech etapów. Pierwszym jest wybór. Leo właściwie go już zakończył. Polega on na ciężkim, morderczym treningu połączonym z odpowiednią dietą. Domyślam się, że ta dieta to coś więcej niż zwykła marchewka i sałata. Tak. No raczej na pewno. W laboratoriach rosną unikalne grzyby, mchy, trawy i zioła. W połączeniu z treningiem jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć przyrost masy mięśniowej, przemianę materii, kondycję. Słowem, ogólną wydolność organizmu. Wszyscy przechodzą pierwszy etap? Niestety nie. Najczęściej wysiada wątroba i serce, czasem psychika. Nadmiar agresji, niekontrolowane wybuchy gniewu, depresje. Rozumiem. Próba traw. Wymyślono o niej więcej bzdurnych bajek niż o śniegowej królewnie. Dokładnie. Przed napadem tak. W laboratorium były retorty, piece alchemiczne, receptury, zioła i trawy. Brakowało tylko czarodzieja i magii. Widziałeś próbę na własne oczy? Tylko jedną. Naszą. Kiedy zbielały ci włosy, myślałem, że wariuję. Trawy wpływają na system nerwowy. Proces musi być kontrolowany magicznie. Efektem jest błyskawiczny refleks. Tempo reakcji nieosiągalne dla zwykłego człowieka. Przeżywa 4/10. Ostra selekcja. Powiedz o ostatnim etapie. Zmiany, czyli mutacja oczu, szpiku kostnego, zmiany hormonalne.
Nie znam się na tym najlepiej. Dzięki nim widzimy w ciemności. Nasze rany goją się 2-3 razy szybciej niż u normalnych ludzi. Do tego dochodzi zwiększona odporność na trucizny. Brzmi nieźle. Jaka jest tego cena? Sterylność. Jesteśmy bezpłodni. Zmiany są nieodwracalne. To jest za coś. Całkowicie. To już rozmawialiśmy, powiedz o próbach. Widziałeś magiczną burzę? Byłem wtedy na polowaniu. Zanim nadeszła, do lotu zerwały się chmary lelków kozodojów. Całe setki. Szare, niesamowicie szybkie kształty. Dziki, urywany tryl. Szybkie klaskanie skrzydełek. W sumie to normalne. Chociaż nie zawsze jest ich tak dużo. Nie zawsze wyją tak potępieńczo. Potem nadeszła burza. Wiedziałem, że nici z polowania, więc ruszyłem do Kermoren. Po drodze trafiłem na pozostałych. Bywaj. Ruszamy. Jeszcze był Triss. Idziemy na górę. Wszystkim dobrze znany pokój z trójeczki, tak? Brakuje tylko Bali na środku i Geralta, który się w niej kąpie. Porozmawiajmy z Triss. A teraz możemy jej przekazać. Klikamy na ikonkę prezenciku. Tutaj mamy lekarstwo dla Triss i po prostu wrzucamy je tutaj. Tak przekazuje się rzeczy. Dziękuję, w tej Geralt. Grze. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czuję. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście, nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Wesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Nie ma nic do wybaczania. I bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Zaczyna się wątek małego romansu. Najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. No jasne. No i właśnie tak wyglądają sceny erotyczne zaprojektowane przez CD Projekt Red w Wiedźminie pierwszym, tak? Mamy wątek miłosny i pokazuje nam się taka karta kolekcjonerska, którą możemy za każdym razem obejrzeć ponownie w ekwipunku, tak? W swoim głosariuszu postaci, tak? Nic nie pamiętasz? Niestety. No całkiem spoko to wymyślili, takie coś nowego. Włamali się do laboratorium. Na tamte czasy, oczywiście. Ukradli mutageny i uciekli. Biedny Wesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba, że chcesz o coś spytać. Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, który obrabował laboratorium? Przede wszystkim jest bardzo potężny. Doskonale kontrolował moc zaczerpniętą z kręgu. Być może rośnie nam drugi Vilgefortz. Kto? Nieważne. Przy okazji dzięki za wsparcie wtedy na dziedzińcu. Chciałam cię nauczyć pewnej przydatnej umiejętności. Tak. Słuchajcie, myślę, że w tym momencie zakończymy ten odcinek. Mamy zadanie zakończone. Eliksir dla Triss. Nowy poziom, czyli możemy sobie znowu rozdysponować nowe talenty. Okej, słuchajcie, w tym momencie kończymy sobie ten odcineczek. Ja serdecznie zapraszam was na kolejny. Dzięki za wspólne oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.